już rozmrożoną ośmiornicę, wkładam na patelnię, ale uwaga, ośmiornica musi się przez kilka minut smażyć we własnej wodzie, czyli nie dodajemy żadnego oleju, żadnej oliwy, ona musi się zarumienić sama na patelni. Jedyna rzecz, która wymaga teraz nawodnienia, jest moje spragnione gardło, co niniejszym czynię, pijąc za Wasze zdrowie. Po 2 minutach dobrze jest przewrócić ośmiornicę na drugą stronę. O, widzicie, to się już zaczyna powoli nam rumienić. Ośmiornica nam się już pięknie przyrumieniła. Przykładam ją zatem na deskę i zaraz będę ją kroił na drobne kawałki. Muszę usunąć tak zwany twardy ząb ośmiornicy i różne takie mniej apetyczne kawałki. No i oczywiście pokroić ją na drobne części. Tutaj w trakcie gotowania towarzyszą mi nasi przyjaciele z Polski, zwłaszcza Wojtek Feniks, który opowiedział mi wiele cennych rzeczy związanych z gotowaniem. Już pokrojoną ośmiornicę wrzucam na rozgrzaną patelnię i będę czekał jeszcze, aż woda tą wyparuje, kilka minut, zanim dodam cebulę. Woda z ośmiornicy już niemal wyparowała, w związku z czym dolewam pół szklanki oliwek. Dodaję również cebulkę, którą w ciągu kilku minut zbrązowimy. Dodaję trochę soli i pieprzu. Mamy bardzo ostre chili, więc dodaję tylko odrobinę. Po kilku minutach dodaję drobno posiekane pomidory. Wspaniałe, prosto z bazarku dzisiaj kupowane. Skórkę pomarańczy. A po co? No dla aromatu i pewnie również smaku. No i nie pozostaje nam nic innego, jak zalać tą wspaniałą potrawę czerwonym kreteńskim winem. Ale oczywiście zanim to zrobię, to sprawdzę, czy na pewno nadaje się. Tak. Po raz trzeci się nadaje. Po raz trzeci się nadaje. Według przepisu wystarczyło wylać jedną szklankę. Ja natomiast co ty powiesz? Będę hojny i wleję więcej niż pół butelki. Żeby zostało coś dla mnie. A dla mnie? I dla Marii. No słuchajcie, w kuchni unosi się wspaniały zapach. Ośmiornicy, czerwonego wina, pomarańczy. Także ta potrawa będzie sobie tutaj w kuchni pyrkać przez jakieś półtorej, może 2 godziny. Tak, żeby ośmiornica zrobiła się mięciutka, smakowita. No i będziemy ją podawać później z okrą, którą przygotuje Maciek. Ja na razie właśnie mówię i do zobaczenia przy stole. Mieliśmy dzisiaj ochotę smaka na wspólne gotowanie. Ja przygotowałem ośmiornicę w czerwonym winie z cebulkami. A Madzia tutaj hinduskie danie, okrę, curry. No i oczywiście obowiązkowo butelka kreteńskiego białego wina. Muszę tego skosztować. Słuchajcie, rewelacja. Skórka pomarańczy nadaje owocowy, świeży posmak. Ośmiornica jest miękka, rewelacyjna. Wojtek, dzięki za wskazówki. To co, kończymy to, bo ja też bym chciała zjeść. Magdy Kary. Poezja. Takie jak powinno być. Pikantne. Mleko kokosowe nadaje łagodności. Kremowy sos. Słuchajcie, no. Wasze zdrowie. Smacznego. Dieta Kreta poleca się na przyszłość.